Także cześć, siemanko, witajcie z tej strony Franek z kanału Franek Farmer. Ja was witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No widzowie, jestem tutaj sobie w domu takiego lekarza. Wiecie, on tutaj mnie postanowił ten... To znaczy jakby to jest mój taki przyszywany wujek i on mnie postanowił trochę poleczyć, dlatego że ja miałam naprawdę... On ma wszystkie potrzebne sprzęciki tutaj w domu i wiecie, on postanowił mnie tu poleczyć i tutaj ma salę w domu, wiecie, bo on tak ten lekarz jest, no i postanowił mnie wziąć tutaj, no i wiecie, i jak to się nazywa, wiecie, postanowił takie wziąć mnie tutaj do siebie i mnie trochę poleczyć, bo miałam trochę lekki wstrząs mózgu, niestety miałem. Oj, widzowie, widzowie. Miałem, trochę się połamałem. Naprawdę. Naprawdę po prostu gruba akcja była. Wtedy gruba akcja. Gruba akcja była. To tam obejrzyjcie ten odcinek, co wtedy się tym helikopterkiem rozbiłem. Koniecznie widzowie go obejrzyjcie, bo naprawdę koniecznie go obejrzyjcie. Dobrze, widzowie. O! Cześć, tato! Tata po mnie przyjechał! Widzowie! Czekajcie, jeszcze tylko wam pokażę, gdzie on ma tą salę. On tą salę ma tutaj. Tutaj, ale on, wiecie, on tutaj nie pozwala wchodzić, bo wiecie, o co chodzi. O kurde, deszcz pada. Pada, pada. Ja się boję, że ten... O, patrzcie jaką tu ma karetkę. Dobra, to siadam. Dobra, to stary, to ja siadam do przodu. Czekaj, czekaj, tworzę ci drzwi. O, dobra. Tam już co otworzyłem. Zamkniesz? Tak. Nie, nie zamknę. Nie umiem. Naprawdę nie umiem zamknąć. Naprawdę. O, dzięki. Dzięki, dobra. Dzięki wielkie. No, chodź. O, wsiadaj. Siadaj tu. Mam lekarza już. Sporo byłem w swoim szpitalu. Co w tym szpitalu byłem, no? No, chodź tam. Dobra, widzimy się za chwilę. Okej, odpaliłem. Dziwna zamęta. Ale ja ją kupiłem tutaj jakiś wszystkim targ. Kur. A? Gdzie jest? To jest super. Ale będę musiał... Ale i tak będę musiał sobie ten... Będę musiał kupić... Będę musiał sobie ten... Kupić do niej paliwo, bo... Kurczę, straszliwe mało mam. Nie gadaj, zaraz mi się pali... Nie gadaj, że nie wyjedziemy na... Na farmę. W lewo, tata, w lewo! Ej, gdzie ty kierunek odpalasz? W prawo chyba odpali. Co jeśli nam się pali, ale to skończy? No, może się nie skończy. Dobrze, mam nadzieję. Mam taką bliską nadzieję. O, tu jest, tu jest! O, dobra, widzę. Okej, weź, wyjdź teraz. Okej, ja zobaczę, czy ten... Kurde, jeszcze kup. Na szybkości, bo zaraz... No, muszę tak coś wyjść. Czekajcie, wyjdzie. On musi do tego pojechać za chwilę, bo ja... No. Tak, wiecie, ja muszę... Bo ja ogólnie muszę pojechać do kolegi. O! Czekaj, tata, podjedź tam bliżej, to ja ci bramę otworzę. Czekaj, nie tu, nie tu!
Czekaj, ja tutaj wyjdę. Dobra, czekajcie widzowie, pójdę, tacie bramę otworzę. Ale jak ty No tata, wjeżdżaj, czekaj, ja odparkuję może ją, co? Daj, ja zaparkuję, tata! Tata, daj! Dobra, szybkie parkowanie, szybko! Daj, pozwól! Pozwól, parkuj! Pozwól, tata, że ją zaparkuję. O! Kurde, prawie pierdyknąłam w to! Kurde, jakie ono ma szybkie przyspieszenie, widzowie! Widzowie? Nie, to jest po prostu niepojęte! Dobra, widzowie! Chodź umyję cię, chodź umyję cię! Nie, tata, nie, błagam cię! Nie, tata! Czekajcie, zobaczę jak moje ciągniczki chodzą. No nie! O! Jak to? Nie! Jest! Ratunku! Ratunku! Ratunku, widzowie! Tata jest jakiś porąbany, naprawdę, widzowie! Chodź, 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 jeszcze nie będę był. Odłóż myjkę. Odłóż! Tata, odłóż myjkę. Dobra, już odkładam. Chodź podejdź, chodź podejdź. Nie, odejdź od myjki. Ty podejdź do mnie. Czekaj, tata, to może zetniemy drzewo jedno. Czekaj, ja też pójdę po piłę. Gdzie ja trzymałam piłę? A, w filmie chyba. Nie, w tym. Czekajcie, tam gdzieś była. O. O, mam, jest. Była tam. Chodź tu, wariaciku. To drzewo się jak najbardziej nadaje na opał. Ty jesteś opał, wiesz? Zaraz z ciebie zrobię opał. Dobra, tata, to weź je popnij, co? Tak! Zaraz z ciebie zrobię opał. Dobra, widzowie. Czekajcie, to może jeszcze pojedziemy na przejażdżkę motorkiem, co? Tylko, że ja nie mam motora, głupie. Daj się przejechać! Dobra!